Odprawę się wioską, będą mistrzostwa. Przedmieniki, siarka, pan Hałdek, pokarę, no by tak. Proszę Państwa, jak Państwo na pewno wiecie, w tym tygodniu zmarł trener pan Franciszek Smuda. Proszę o powstanie, uczcimy minutą ciszy pamięć pana trenera Franciszka Smudy. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, pierwsza bramka dla naszego zespołu, a jej zdobywcą Kostej! Prowadzenie naszej drużyny 1-0. Thank you.
wyrównująca bramka dla zespołu Dekala. Zakończyło się w dzisiejszym remis 1-1. W dzisiejszym pewnie nie wszyscy z Państwa są na sobotę, godzina 17, mecz są ostro. Powiem tak, zawsze gramy o to, żeby wygrywać. W każdym meczu tak chcemy podejść do tego, żeby z tego boiska zejść zespołem, który zdobędzie 3 punkty. Dzisiaj
mecz układał się w taki sposób i też ranga tego przeciwnika, którym jest siarka, którym wiemy, jakie ma cele, którym wiemy, ile tutaj już pracuje trener z zespołem, jak oni są przygotowywani do rywalizacji na poziomie trzeciej ligi, że jest to bardzo wymagający rywal i zdawaliśmy sobie z tego sprawę, stąd też końcowy rezultat myślę, że może być dla nas takim małym plusem za ten dzisiejszy mecz. Uważam, że tutaj pierwsza połowa to zdecydowanie byliśmy poza pewną inicjatywą. Chodzi mi tu o różne momenty gry, nie tylko o działania z piłką, bo one nam bardzo słabo wychodziły, ale też i działania w obronie. Za dużo pozwalaliśmy, graliśmy zbyt mało, agresywnie, bardzo dużo siarka tworzyła dużo zagrożeń w bezpośrednich działaniach, czy to po skupieniu uwagi, po zebranych drugich piłkach, po zmianach strony. Bardzo szybko napędzali te ataki swoimi skrzydłowymi, którzy są bardzo dobrze dysponowani w tym sezonie. Udało się przetrwać ten trudny moment i jeśli chodzi o drugą połowę, zaczęliśmy przejmować trochę inicjatywę, zaczęliśmy w końcu wyglądać lepiej w niektórych momentach gry, co nam owocowało w tym, że potrafiliśmy się przeciwstawiać przeciwnikowi, dochodzić do sytuacji, no i ten gol, który zdobyliśmy, uważam, że dosyć solidna akcja, w której wchodzimy w strefę ases, pole karne, dogrywamy piłkę do pustej bramki Piotrkowi Gielowi i ten gol nam daje tutaj remis. Stąd uważam, że włożyliśmy w ten mecz bardzo dużo energii i pracy. Chcielibyśmy na tym bazować dalej, ale wiemy dobrze, że potrzebujemy bardzo, jeszcze tej pracy jest dużo przed nami. Chcemy wykorzystać taki mecz do tego, żeby się budować, żeby iść do przodu. Dziękuję bardzo. No przede wszystkim na pewno źli jesteśmy, że tego meczu nie udało nam się rozstrzygnąć na swoją korzyść. Myślę, że na boisku był remis, ale to nie był mecz na remis. No tutaj myślę, że w pierwszej połowie nasza przewaga była przygniatająca. Bardzo dobrze zorganizowane podhale w bloku niskim szczególnie. No miało duży problem, żeby przeciwstawić się naszym atakom. Także sytuacje, przede wszystkim sytuacja bramkowa, sytuacja Koseja i Wao, sytuacja Kaspar Pruszyńskiego, to są setki. W drugiej połowie jeszcze Giorgi miał sytuację też uważam 100%, gdzie z 16 metra przyszło mu coś do głowy, żeby uderzać na siłę, a wystarczyło tylko poszukać i to by była spokojnie strzelona bramka. Nawet z tych trzech sytuacji 100% strzelilibyśmy dwie bramki tutaj. Nikt by nie patrzył, że straciliśmy jedną, bo jedną bramkę ja zawsze chłopakom mówię, że zawsze możemy stracić z każdym, w każdych okolicznościach. Po prostu takie rzeczy się zdarzają, bo ktoś strzeli piłkę, ktoś się pomyli, ktoś się spóźni, ktoś się poślizgnie i taką bramkę można stracić. Po prostu my jesteśmy źli na to, że nie wykorzystaliśmy tylu sytuacji, które sobie stworzyliśmy. No, pamiętamy dobrze, jak wyglądał nasz mecz z Podhalem końcem maja czy w czerwcu w rundzie wiosennej, gdzie tych sytuacji mieliśmy bardzo mało, to uważam, że tych sytuacji stworzyliśmy bardzo dużo. Stworzyliśmy bardzo dużo pojedynków dla naszych skrzydłowych czy dla naszych środkowych pomocników, które zostawały źle rozwiązywane. Jeżeli tej jakości by jeszcze zabrakło, takiego zdecydowania, determinacji w tych działaniach, myślę, że tych sytuacji byłoby dwa razy więcej, ale tak jak mówię, no, mecz dziś remisujemy. Remizujemy przez to, że nie strzelamy więcej bramek z sytuacji bardzo klarownych, które wypracowaliśmy sobie w sposób świadomy i w sposób taki, no, gdzie te sytuacje trenujemy, to nie jest jakaś tajemnica. Po prostu zabrakło dzisiaj tej jakości, skuteczności i zdobywamy punkt. No, wiadomo, że Podhale jest to drużyna, która będzie punkt odbierała, będzie wygrywała te mecze, bo cechuje tą drużynę dobra organizacja we wszystkich fazach gry. My mamy punkt. Ale tydzień jest krótki, mamy kolejny mecz w sobotę, będziemy chcieli go wygrać i dalej będę uważał, że to jest dla nas bardzo udany czas, bo w czterech meczach zdobyliśmy 10 punktów i ja wiem, że tutaj apetyty są rozbudzone, ale my twardo stąpamy po ziemi i oprócz tego, że zdobyliśmy punkt, to też widzimy po prostu jak my gramy, w jaki sposób dominujemy przeciwnika i tutaj no, te punkty będą dalej, bo jeżeli będziemy w taki sposób dalej pracować, tak chłopcy będą podchodzić do tego z zaangażowaniem, no to my na pewno piłkarsko się obronimy. Także tyle z mojej strony i zostało nam dwa dni, żeby dobrze się przygotować do meczu z Krzyżowym Ostrowiec. Dziękuję.